Przechodzimy na drugą debatę zatytułowaną, do drugiej debaty zatytułowanej Za łukiem rzeki, czy możliwy jest globalny zwrot narracji o polskiej historii. Na postawione w tytule pytanie spróbują Państwu odpowiedzieć paneliści. Profesor Ewa Domańska, reprezentująca Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Stanforda w USA. Profesor Andrzej Nowak, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz pracowni Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku w Zakładzie Historii XX wieku Polskiej Akademii Nauk. Zapraszam do nas panelistów. Proszę o wielkie brawa. Natomiast rozmowę poprowadzi dr Damian Bębnowski, wiceprezes zarządu Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Również proszę o brawa. Panie doktorze, panie, zapraszam na scenę. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że nasi zacni paneliści przyjęli nasze zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Jestem tym bardziej zaszczycony z racji miejsca, w którym mnie tutaj usadowiono, bo czuję się jeszcze bardziej wyróżniony. Szanowni Państwo, nasi goście to wybitni specjaliści, którzy są przygotowani do tego, aby z racji swojej specjalizacji, z racji swojego dorobku wypowiadać się na tematy dotyczące bieżących nurtów zarówno w polskiej, jak i światowej historiografii. Pani profesor Ewa Domańska jest teoretykiem, metodologiem, historykiem historiografii, zajmuje się porównawczymi koncepcjami teoretycznymi historiografii, ale także porównawczymi teoriami humanistycznymi, społecznymi. Pan profesor Andrzej Nowak jest historykiem, sowietologiem, znawcą historii politycznej Polski, Rosji, Europy Środkowo-Wschodniej, także historykiem idei, historykiem myśli politycznej. I w nawiązaniu do tego, o czym była mowa przed przerwą kawową, okazuje się, szanowni Państwo, że współczesna nauka pozostaje w bardzo specyficznym i trudnym kontekście swojego rozwoju. Mam tu na myśli tę permanentną zmianę, która charakteryzuje współczesny świat. Ta permanentna zmiana wynika zarówno z postępu technologicznego, którego emanacją jest choćby sztuczna inteligencja, której dedykowana była poprzednia debata, ale to także takie czynniki jak współczesne sieci relacji, powiązań kapitalistycznych, ruchy migracyjne, zmiany klimatu, czy także zmieniające się konteksty geopolityczne, dynamiczna sytuacja międzynarodowa. Z naszej perspektywy tym najistotniejszym, najbardziej dramatycznym kontekstem jest naturalnie inwazja Rosji na Ukrainę, ponieważ to dotyka nas bezpośrednio. I w związku z tym, z jednej strony w nawiązaniu do naszego flagowego projektu, jakim jest konkurs o nagrodę imienia Janusza Kurtyki, którego celem jest nagradzanie wybitnych prac polskich historyków, ich tłumaczenie, wydawanie na Zachodzie, dystrybucja i promocja, a z drugiej strony w wyniku koncepcji, której autorem jest nasz pracownik, dyrektor biura fundacji, pan Łukasz Płoski, za co serdecznie dziękuję, postanowiliśmy pochylić się nad tym kluczowym pytaniem, kluczowym zagadnieniem. Czy zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne wokół Polski, które na nią bezpośrednio oddziałują, mogą przyczynić się do mniejszej bądź większej zmiany
z punktu widzenia nurtów współczesnej historiografii, a w szczególny sposób interesuje nas kwestia, czy to, w jaki sposób historiografia światowa, historiografia zachodnia, bo ona w największym stopniu kształtuje naukę globalną, której przedmiotem jest także tematyka polska, czy tutaj możemy identyfikować, opisywać i diagnozować określone zmiany. Pierwsze pytanie chciałbym skierować zatem do pani profesor Ewy Domańskiej. Czy mogłaby pani przedstawić naszej publiczności, oczywiście w syntetyczny sposób, to, czym dysponujemy, to, w jakiej sytuacji obecnie się znajdujemy, jeśli chodzi o rozwój współczesnej historiografii, czy jesteśmy w stanie nakreślić, choćby pobieżnie, pewną mapę, przegląd tego, na jakim etapie rozwoju pozostaje światowa historiografia, jakie nurty w światowej, w zachodniej historiografii w sposób szczególny dominują i jakie miejsce na tej mapie zajmuje nauka polska. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie do debaty. Przede wszystkim metodologa i historyka historiografii, które to specjalności nie za bardzo są cenione przez historyków, więc chciałabym powiedzieć, że współcześni metodolodzy i historycy historiografii nie tylko spekulują na temat abstrakcyjnych rzeczy, ale także robią badania archiwalne. Ja deklaruję, że osobiście badałam źródła dotyczące polskiej chęci ustanowienia kolonii w Angolii w okresie międzydwojennym i to są niesamowite źródła, więc chciałam powiedzieć, że ta nasza specjalność też nie przedstawia się tak, jak to być może stereotypowo się ją ukazywało dotychczas. Przede wszystkim chciałam powiedzieć i powiem to tak z taką nutą patosu, że znajdujemy się w takim przełomowym momencie. Z dwóch powodów. O pierwszym była mowa przed chwilą, to znaczy dotyczy to spraw związanych z postępem technologicznym i tego, jak ten postęp wpływa na tworzenie wiedzy. Z drugiej strony mamy do czynienia z wyraźnym przesunięciem się w geografii wiedzy, która jest dla nas, nie tylko dla Polski, ale dla Europy Środkowo-Wschodniej zarówno wyzwaniem, jak i niezwykłą szansą. Otóż o co chodzi? Otóż od wielu lat, a szczególnie od roku 2000, który uważany jest za taki przełomowy w sposób symboliczny dla wyłonienia się nowego zupełnie paradygmatu, jeżeli chodzi o sposób tworzenia wiedzy, reprezentacji tej wiedzy, doszło do takiego intensywnego procesu prowincjonalizowania Europy. Kiedy ten proces określa się właśnie w ten sposób, mówi się o Europie Zachodniej, a zatem tej Europie, która posiadała kolonie zamorskie i to ta Europa jest przez współczesną wiedzę, która przychodzi z tak zwanych intelektualnych prowincji. Przede wszystkim z Europy, z Ameryki Łacińskiej, z Kanady, z Australii i Nowej Zelandii oraz właśnie być może, mam nadzieję, z Europy Środkowo-Wschodniej doprowadza już do bardzo głębokich rekonfiguracji. François Hartog, jeden z przedstawicieli szkoły Annales, która wyznaczała przez wiele, wiele lat tendencje panujące w światowej historiografii, obok historiografii niemieckiej i angielskiej, powiedział, cytuję, przyszłość historii nie leży we Francji. I to były słowa jakby symboliczne, otwierające pewien zupełnie nowy sposób myślenia o tym, jakie to historiografie definiują, jakie tematy badawcze są ważne, jakie podejścia, jakie metody można stosować. I tak jak powiedziałam, w tej chwili to tak zwane prowincje epistemiczne zaczynają tworzyć swoją wiedzę, zaczynają bombardować tą wiedzą
tą wiedzą właśnie te dominujące ośrodki. I tak jak powiedziałam, dlatego że to jest duża szansa dla naszej historiografii, naszej, mówię też w sensie historiografii środkowo-europejskiej, Europy Środkowej i Wschodniej i Polskiej, jako być może takiego lidera w tym rejonie świata. Druga tendencja, która jest przyjmowana z niezwykłym sceptycyzmem, to jest krytyka antropocentryzmu, a zatem krytyka człowieka, który do tej pory stał w centrum zainteresowań humanistyki szeroko rozumianej. Wiąże się to z tym, że właśnie te tak zwane prowincje intelektualne są bombardowane od dołu wiedzami indygenicznymi, a zatem tworzenie wiedzy przez grupy tubylcze, które do tej pory w ogóle nie odgrywały żadnej roli w tworzeniu tej wiedzy na poziomie globalnym, ponieważ to były grupy, które właściwie cieszyły się zainteresowaniem tylko i wyłącznie antropologów badających kosmogonię, mitologię, jakieś układy społeczne i ta wiedza indygeniczna przychodziła do czy brała udział w tworzeniu wiedzy na poziomie globalnej tylko i wyłącznie poprzez jakieś media, właśnie takie głównie antropologiczne. W tej chwili dzieje się zupełnie inaczej, jednak mamy do czynienia z tak zwaną indygenizacją akademii i wiedzy, a nawet niektórzy mówią o przyszłości. Jest to także bardzo jakby taki sprzyjający trend, również dla historiografii polskiej i naszej kultury, dlatego że w końcu my nie mamy żadnych mniejszości etnicznych tak, jakie mają na przykład kraje takie jak Brazylia czy Meksyk, nie mówiąc już o Nowej Zelandii czy Australii lub Kanadzie, ale mamy swoje lokalne, bardzo ciekawe kultury, i one już zaczynają wybrzmiewać. Zauważam, że na przykład w literaturoznawstwie bardzo się dowartościowuje literatury lokalne, sztukę lokalną, która do tej pory znajdowała miejsce tylko w jakichś muzeach etnograficznych albo gdzieś na marginesach naszych zainteresowań. To, co się dzieje w historiografii polskiej, jeżeli chodzi o niezwykłe zainteresowanie chłopstwem, to jest rezonans tego właśnie trendu, który próbuje dowartościować te nurty badań i płynące też z tych grup społecznych, które nie wypowiadały się do tej pory same przez się, ale tworzono o nich wiedzę, na przykład historycy tworzyli wiedzę na temat jakichś tam społeczności lokalnych, natomiast ta społeczność lokalna nie partycypowała w tworzeniu tej wiedzy. Na takim oczywiście poziomie historiografii dominującej. Duże znaczenie historii publicznej powoduje, że właśnie ta wiedza tworzona jest poprzez historyków w konsultacjach z ludnością lokalną i potem właśnie przechodzi w górę przez już takie filtry. Więc to są bardzo ciekawe tendencje, które oczywiście kiedyś już miały miejsce, tylko w tej chwili kontekst jest zupełnie inny. Wrócę jeszcze do tej kwestii bardzo kontrowersyjnej, to znaczy krytyki antropocentryzmu. Tutaj musimy wziąć pod uwagę, że ta krytyka nie dotyczy tylko kwestii tego, że jednak człowiek stoi w takim ostrzu krytyki ze względu na antropogeniczne zmiany w środowisku, globalne ocieplenie, zmiany klimatu, o które oskarża się człowieka, tak, że to jednak ten człowiek miał w tym udział, ale dotyczy to, i to wydaje mi się dla historyka niezwykle ciekawe, ponieważ nadal niezwykle też ważne, kwestii dehumanizacji. To znaczy, w jaki sposób te procesy dehumanizacji, pozbawienia człowieczeństwa człowieka miały miejsce, mają miejsce i być może będą miały miejsce w przyszłości, także w kontekście pewnej rywalizacji pomiędzy bytami ludzkimi i
nieludzkimi, takimi jak na przykład sztuczna inteligencja. Ja bym powiedziała, że tutaj mamy do czynienia jednak z formowaniem się pewnego sposobu istnienia, które oczywiście nie jest organiczny, ale może tą inteligencję no, w takim czy w innym sensie kiedyś mieć. No jak ktoś czyta powieści science fiction, no to te powieści pełne są takich właśnie historii. I jak mówią specjaliści, jednak te powieści science fiction nie są tylko science fiction, że to jest jednak to science, ta nauka, która się tworzy. A zatem problem tego, jak w danych kulturach czy w danych okolicznościach pewne istoty ludzkie, człowiek, pozbawieni są człowieczeństwa, w jakich to okolicznościach się dzieje, to jest problem oczywiście sięgający starożytności. W starożytnej Grecji nie wszyscy byli traktowani jako pełnoprawni obywatele, nie mówiąc już o totalitaryzmach i różnych systemach autorytarnych, ale dotyczy to też właśnie przyszłości, kiedy być może będziemy konkurowali z innymi bytami nieludzkimi. A więc ten problem dehumanizacji w tej krytyce antropocentryzmu jest mocno osadzony i dlatego o tym mówię, ponieważ bardzo często historycy, dla których antropocentryzm był fundamentem historii, wszystkie właściwie definicje historii mówią o tym, że historia mówi o człowieku w czasie, czują się bardzo zaniepokojeni, a nawet reagują bardzo, bardzo ostro wobec takich tendencji. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że to są bardzo wielowymiarowe dyskusje, w których jako historycy powinniśmy wziąć udział, tym bardziej, że kwestie środowiskowe, tak zwana humanistyka środowiskowa czy ekologiczna, to jest jeden z takich najważniejszych i najciekawszych trendów we współczesnej humanistyce. Dotyczy to próby zmobilizowania właściwie wszystkich możliwych tutaj środków, żeby zmienić naszą świadomość dotyczącą relacji między człowiekiem a środowiskiem, człowiekiem a bytami nieludzkimi. Angażują się w to religie, angażuje się w to duchowość. No, na przykład ostatnie obchody rocznicy reformacji były właśnie obchodzone pod hasłem takiej reformacji ekologicznej. Dużo tutaj zainteresowania i krytyki wywołało opublikowanie encykliki Laudato Si przez papieża Franciszka. A więc mamy do czynienia z taką wielowymiarową mobilizacją, w której historyków na całe szczęście nie brakuje. I tutaj już skończę i powiem tylko, że historiografia polska niezwykle przyspieszyła, co mnie bardzo cieszy. I jesteśmy obecni w tych dyskusjach w wymiarze takim, można powiedzieć, globalnych. Jesteśmy obecni coraz bardziej, ale jeszcze nie aż tak, żebyśmy kształtowali czy wpływali na kształt tych dyskusji. To znaczy jesteśmy widzialni, natomiast jeszcze nie wpływamy na kształt tej dyskusji i o tym też warto porozmawiać, co możemy zrobić, żeby nie tylko ta historiografia polska była zauważalna, ale żeby historycy polscy mieli wpływ na kształtowanie wiedzy o przeszłości na poziomie globalnym. Dziękuję bardzo, ale zanim podejmiemy ten ciekawy wątek dotyczący, powiedzmy, kreującej roli polskiej historiografii, chciałbym zapytać pana profesora Andrzeja Nowaka, jak pańskim zdaniem wygląda obraz Polski malowany przez innych w światowej historiografii, jakie jest miejsce Polski jako przedmiotu badań, jako tematu poznawczego, Polski jako części Europy Środkowo-Wschodniej i z drugiej strony, jaki jest obraz Polski przedstawiany przez polskich badaczy w świecie, choćby z punktu widzenia publikacji polskich historyków w językach kongresowych, czy zechciałby pan podzielić się przemyśleniami w tym zakresie, a okazuje się, że
nie jest to zagadnienie prozaiczne. W ramach naszego projektu, jak już wspomniałem, w ramach nagrody imienia Janusza Kurtyki organizujemy naszym laureatom, jednym z nich jest pan profesor Andrzej Nowak, promocje w zachodnich ośrodkach naukowych i tam niejednokrotnie spotykamy się w czasie tych spotkań, wykładów, seminariów z bardzo jednoznacznymi komentarzami zachodnich akademików. Chcemy czytać o Polsce, chcemy czytać polskich historyków, ale niestety nie mamy materiału w językach kongresowych, czy nie dysponujemy tym materiałem w językach kongresowych w satysfakcjonującej ilości. Panie profesorze, ten syntetyczny obraz, miejsce Polski. Dziękuję bardzo również za zaproszenie i za okazję do rozmowy w tak świetnym towarzystwie. I po tak też bardzo inspirującej wcześniejszej debacie poświęconej sztucznej inteligencji. Od tego wątku chciałem zacząć. Myślę, że zarówno w kontekście tej debaty, jak i wypowiedzi pani profesor, która od lat jest, pozwolę sobie bez feminatywu, bo wiem, że pani profesor nie jest wielką zwolenniczką feminatywów, znakomitym ambasadorem polskiej historiografii w świecie. Pozwolę sobie powiedzieć, że trzeba uwzględnić jeszcze jeden kontekst, kiedy zastanawiamy się nad miejscem polskiej historii czy historiografii w globalnej narracji. Myślę, że coraz trudniej jest mówić o globalnej narracji. To, o czym mówiła pani profesor przed chwilą, wydaje mi się częścią narracji zachodniej. Jeżeli mówimy o Nowej Zelandii, jeżeli mówimy o Ameryce Łacińskiej, to mówimy o tej części, która mówi językiem wytworzonym właśnie we Francji, w Niemczech, w Anglii, zmieniając ten język. Ale świat współczesny dzieli się coraz bardziej, albo po raz kolejny się dzieli, nie wiem czy coraz bardziej, ale po raz kolejny, czego przykład mieliśmy chyba kilka dni temu, polityczny przykład, ale myślę o bardzo dużym znaczeniu w kontekście spraw, o których mówimy. Sztucznej inteligencji, wychowywania czy tresowania sztucznej inteligencji, która nie będzie jedną sztuczną inteligencją. Nie będzie tylko tą amerykańską. Po to powstaje BRICS i poszerzyło się o 7 nowych krajów, w których mieszka łącznie w tych 7 nowych krajach, więcej niż w krajach, no, że tak powiem, Starego Zachodu, że nie wspomnę o członkach, założycielach BRICS, gdzie mieszka tylko w dwóch tych krajach pierwszych, w Indiach i Chinach, 3 miliardy ludności. Niewątpliwie te kraje zmierzają do wytworzenia alternatywnego, odrębnego, antyamerykańskiego, powiedzmy najdosadniej i chyba najbardziej konkretnie, obrazu rzeczywistości, także kontrolowanej, czy wychowywanej, czy tresowanej medialnie. I na pewno w tym obrazie zagadnienia, o których mówiła pani profesor, są widziane inaczej albo spolityzowane, czy spolityzowane, przepraszam za niezgrabne słowo, w kontekście walki postrzeganej, owszem, można to zobaczyć wciąż w języku oryginalnym, wytworzonym w Niemczech, języku Karola Marksa, walki i Lenina później, to znaczy walki z imperializmem amerykańskim. Tak to jest widziane przez tę drugą część świata. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na naszą sytuację, nie tylko polityczną, ale także powiedziałbym intelektualną i pozycję tego, co możemy pokazać w świecie, wpływa to, że znowu jesteśmy krajem frontowym. Staliśmy się znowu krajem frontowym i to w toczącej się realnie wojnie, nie tylko zimnej wojnie, ale gorącej wojnie. I ten front nie dzieli tylko Rosję od Zachodu, ale dzieli świat na, nie wiem czy na połowy, ale w każdym razie na bardzo wyraźnie różniące się od siebie i antagonistyczne części, które nie chcą żyć razem, które są bardzo podzielone i chcą być bardzo podzielone nadal. Oczywiście coś nas łączy, no, z punktu widzenia antropologicznego. Wszyscy jesteśmy ludźmi, których oddziela znacznie więcej na przykład od innych gatunków, prawda? Ale polityka ma swoje znaczenie i będzie miała jeszcze prawdopodobnie długo swoje znaczenie, tak jak pewne różnice cywilizacyjne. I w związku z tym, dlaczego to wszystko mówię? Dlatego, że jeżeli mówimy o obrazie Polski w świecie, to zastanówmy się, czy mamy na myśli tylko świat zachodni, czy chcemy przedstawiać się tylko po tej stronie frontu, czy mamy na myśli świat po prostu. I wtedy, co mamy do zaoferowania
naszym arabskim, islamskim odbiorcom, co mamy do zaoferowania naszym chińskim odbiorcom, co mamy do zaoferowania naszym odbiorcom w Ameryce Łacińskiej, tym, którzy nie idą, że tak powiem, tropami Wielkiego Brata. Ja nie jestem antyamerykański, tylko próbuję odtwarzać jakby sposób rozumowania Wielkiego Brata z północy, tylko którzy chcą no, iść tym nurtem antykolonialnym, antyzachodnim, wszystko jedno, jak to nazwiemy. To musimy wziąć pod uwagę i moim zdaniem za mało to bierzemy do tej pory pod uwagę. To znaczy chcemy, mówiąc, chcemy zaistnieć w świecie, mamy na myśli, chcemy zaistnieć na rynku amerykańskim i zachodnioeuropejskim. I bardzo się cieszę, że pani profesor sprostowała ten obraz, pokazując, że no są jeszcze inne części tego świata zachodniego i inne perspektywy także rozmowy wewnątrz tego świata, ale jest jeszcze także właśnie ten świat inny, pozazachodni, który chce się przeciwko zachodniemu światu identyfikować. I tu trzeba się zastanowić nad tą ofertą, co my możemy pokazać nie tylko na uniwersytetach amerykańskich. Uderzyło mnie to, kiedy miałem okazję rozmawiać z pracownikami Instytutu Książki, którzy organizują prezentację polskiej kultury słowa na rozmaitych targach, wystawach. No było na przykład o fascynacji polską poezją w krajach arabskich, w Persji, czyli w Iranie, bo tam jest większa wrażliwość na kulturę literacką, na kulturę poetycką. No nie przychodzi nam to do głowy, że Mickiewicz może być świetnym towarem eksportowym, czy Kochanowski, nie na Zachodzie, tylko właśnie w Persji, czy gdzie indziej, prawda? Więc próbuję jakby pewną gimnastykę umysłową tutaj uruchomić, żebyśmy wyszli z takiej kolejny, że liczy się dla nas tylko i wyłącznie ten odbiorca, którego uformowali wychowawcy z uniwersytetów amerykańskich. Ci są na pewno najważniejsi, tu nawiązuję do pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, do debaty o sztucznej inteligencji i intencjonalności pewnych obrazów, które wytwarzane są poprzez sztuczną inteligencję na temat historii także, ponieważ intencjonalnie były podsuwane im pewnego rodzaju, im to znaczy owym modelom, o których była mowa wcześniej, pewne skojarzenia wynikające z wychowania osób, które te inteligencje tworzą i które czy wychowują, czy trenują i którzy są ich właścicielami. To są rzeczywiście absolwenci amerykańskich uczelni. I w tym sensie ma ogromne znaczenie dla nas, jeżeli chcemy walczyć o miejsce Polski, polskiej przeszłości, wpływ na umysły tych, którzy wychowują sztuczną inteligencję amerykańską, która wpływa na Europę także. Takie programy były realizowane, są realizowane wcześniej jeszcze od fundacji imienia Janusza Kurtyki. Na przykład chyba już 20 lat funkcjonuje program Recovering Forgotten History, realizowany obecnie przy pomocy Muzeum Historii Polski. To jest bardzo pożyteczny program, ponieważ on ma za cel zmianę podręczników lub wpływowych książek akademickich w świecie zachodnim, gdzie na przykład pojawia się informacja, której wcześniej nie było, o pakcie Ribbentrop-Mołotow, albo sprostowanie tam, kto kogo zabił w Katyniu, czy no, tego typu proste rzeczy się pojawiają, ale no, potem one mają odbiorców właśnie na tych amerykańskich koledżach czy uniwersytetach. To trzeba robić, to jest jedna rzecz, ale nie zapominajmy właśnie o tych odbiorcach gdzie indziej, w innych sferach i nie zapominajmy o wykorzystaniu tych innych dziedzin, innych kontekstów, w których historię Polski możemy pokazywać. To, o czym mówiła pani profesor przed chwilą. Jakie dziedziny ja bym widział najkrócej, w których moim zdaniem możemy zaprezentować się w sposób interesujący po obu stronach obecnego podziału polityczno-cywilizacyjno-ideologicznego walki o przyszłość? Myślę, że na pewno interesujące jest szczególne miejsce kobiet w polskiej historii, ich znaczenie. Bardzo mało jakoś umiemy to wyeksportować, zarówno gdy idzie o kulturę masową. No dlaczego jedyny film o Annie Walentynowicz, jaki powstał, to jest Paszkwil, nakręcony przez Felkera Schlendorfa, znakomitego skądinąd niemieckiego reżysera, w którym no, sierpień 80 jest przedstawiony jako wystąpienie zdegenerowanych pijaków, prawda, i prostytutek. No, dlaczego nie ma
produkcji, która trafiłaby, produkcji historiograficznej, oczywiście także popularyzatorskiej, która trafiłaby z tym prostym przekazem dwóch kobiet, które de facto obroniły tamten strajk, przekształciły go w coś ważnego, Anny Walentynowicz i Aliny Pieńkowskiej, prawda? To jako przykład. Wiem, że w Chinach taką najobszerniejszą czytanką dostępną w szkole podstawowej jest czytanka chyba na dwóch lekcjach przerabiana o Marii Skłodowskiej-Curie. No znakomity punkt wyjścia do pokazania tego, skąd ona się wzięła. Nie z Francji, tylko z uniwersytetów latających, z kultury wolności antyimperialnej, która ukształtowała taką właśnie postać, jej ciekawość świata. Więc myślę, tu jest coś do zrobienia. To jest jedna rzecz, w której możemy coś zrobić. Druga rzecz to właśnie kwestia owego imperializmu, którą bardzo trudno nam zrobić, bo jesteśmy położeni na granicy frontu, w której naszym oparciem, sojusznikiem koniecznym dla naszego przetrwania są Stany Zjednoczone. Więc jesteśmy identyfikowani z Ameryką, z tym złym dla drugiej połowy świata. Problem polega na tym, że powinniśmy próbować pokazywać, że Polska należała, tak jak to pięknie ujął Bohdan Cywiński, ktoś, kto próbował popularyzować tę myśl, należała do Europy niełajdackiej, to znaczy niekolonialnej, że była też taka Europa. Ja wiem, że można mówić o próbach w okresie II Rzeczpospolitej, bo były takie. Kolonizacji Angolii czy Madagaskaru i są bardzo ciekawe książki na ten temat, ale jest to margines naszej historii, a nie jej centrum i no, rzeczywiście uderzające są dyskusje czasem z naszymi kolegami z Europy Zachodniej, którzy mówią o winie na przykład Węgrów czy Bułgarów jako nowych członków czy Polaków za kolonializm europejski. No podczas gdy zwłaszcza Węgrzy czy Bułgarzy byli niewątpliwie ofiarami wielowiekowego kolonializmu w Europie dokonywanego przez nieeuropejskie imperium islamu, prawda? No Polska też akurat w tych największych zbrodniach kolonializmu dziewięciu kluczowych krajów Unii Europejskiej nie brała udziału. Więc tu mamy pewnego rodzaju trudności, ale trzeba się zastanawiać, jak pokazywać tę niełajdacką tradycję Polski europejskiej, która w kolonializmie nie uczestniczyła, w każdym razie uczestniczyła w znacznie mniejszym stopniu, i tradycję walki z imperium w naszej historii. Walki z imperium, w którym tym głównym imperium zła z naszej perspektywy i z naszych doświadczeń jest Rosja. To ma znaczenie politycznie dziś bardzo duże i bardzo ważne. Pokazywanie w Meksyku, w Argentynie, w Afryce, że Rosja nie jest imperium dobra, że Rosja nie jest krajem antyimperialnym, tylko jest krajem, który zniewalał przez lata swoich sąsiadów, pozbawiał ich ludzkości, o czym mówiła pani profesor, nie tylko zajmowali się tym na przykład Niemcy w obozach, ale też Imperium Rosyjskie potrafiło to robić. I to właśnie z polskiej perspektywy można zrobić. Pokazywać, organizować badania wokół tej historii antyimperialnej, w której Rosja jako dzisiaj spoiwo tego rzekomo antyimperialnego sojuszu występuje no, w roli kraju, który nie zajmował się wyzwalaniem, ale raczej czymś innym. Żeby nie przedłużać, może na tych przykładach poprzestanę. Dorzucę tylko jeszcze jedną kwestię. Myślę, że niezależnie od bardzo ciekawych kwestii, no, że tak powiem, ukontekstowienia historii ludzkiej w historii wykraczającej poza nasz gatunek, zresztą próbuję do tego nawiązywać, szósty tom dziejów Polski zaczynam od śmierci ostatniego Tura, spowodowanej nie przez człowieka, tylko przez zarazę, notabene. Niemniej jednak wydaje mi się, że przy zwracaniu uwagi na grupy zmarginalizowane, nieludzkie czy społecznie zdegradowane, nie wolno zapominać o olbrzymim potencjale skupiającym pozytywną uwagę na historii danego kraju, jaki stanowi kultura wysoka. Po prostu podkreślanie wkładu Polski do kultury. Chopin jest naszą wciąż najważniejszą wizytówką i pokazywanie wielkiej polskiej kultury romantycznej w kontekście europejskim, światowym, jej znaczenia wciąż niewygasłego wydaje mi się także zadaniem, do którego stale musimy wracać. Pan profesor skupił się przede wszystkim na tym wymiarze empirycznym, Polska jako przedmiot badań, podczas gdy pani profesor z oczywistych względów uwypukliła
uwypukliła ten wymiar teoretyczno-metodologiczny, tak go nazwijmy. Czy byłaby w stanie Pani wskazać pozytywne przykłady polskich teoretyków, polskiej teorii humanistycznej jako takiej roli kreującej, która wpisuje się w te współczesne trendy rozwojowe światowej humanistyki, o których Pani wcześniej wspomniała? A jeżeli jeszcze jesteśmy na takim etapie raczkującym, to co przed nami do zrobienia w tym zakresie? Ja tutaj się wyposażyłam w fakty, próbowałam ustalać fakty i robić pewne takie badania, które też mi zlecono ze względu na nadchodzący powszechny zjazd historyków, który odbędzie się w Białymstoku w 2024 roku. I moim zadaniem jest wskazanie czy pokazanie, w jaki sposób właśnie funkcjonują polscy historycy za granicą i co w tym względzie się zmienia. Więc ja powiem tak. Tak jak zgadzam się z profesorem Tomaszem Wiśliczem, który na ostatnim zjeździe w Lublinie miał taki doskonały referat diagnostyczny pokazujący kondycję współczesnej historiografii polskiej, znaczy tak jak ona wygląda współcześnie. I właśnie powiedział, że ta historiografia wyraźnie przyspieszyła. Co to właściwie znaczy? To znaczy bardzo korzystną polityką państwa jest inwestowanie w tłumaczenie prac historycznych. A więc mamy coraz więcej świetnych książek tłumaczonych na język przede wszystkim angielski, no bo niestety to jest lingua franca, prawda? Ja się zgadzam z panem profesorem, że tutaj powinniśmy inwestować też w inne obszary, no ale no niestety taka jest prawda, że ten świat globalnej akademii jest światem języka angielskiego. A więc to jest bardzo korzystny trend, wszelkiego rodzaju instytucje, NPRH, NCN i agendy rządowe faktycznie pozwalają tutaj tej historiografii zaistnieć w języku angielskim. Ale to nie jest wszystko. A nawet bym powiedziała, że to jest dopiero początek. Dlatego, że to, że książka została wydana po angielsku, to jeszcze nic nie znaczy. Ona musi zafunkcjonować. I tutaj zaczynają się problemy. Dlatego, że z moich takich badań, które obejmują publikacje wydane w roku 2019-2022, to musiałam się ograniczyć, ja widzę, że jest ewidentny przyrost tych cytowań polskich historyków. Tylko, że problem jest taki, staram się dociec, kto ich cytuje, i w jakim kontekście, tak? Czy to są tylko jakieś takie odwołania bibliograficzne, bo ktoś pisze jakąś pracę o historii Polski i w związku z tym, żeby pochwalić się erudycją, że zna również historiografię polską, no to przytoczy tam dwie prace, ale z tego nic nie wynika. Tam nie ma ani żadnych cytatów, ani przytoczonych jakby interpretacji, które na przykład dla pokazania pewnej wizji, prawda, danych wydarzeń byłoby tutaj zasadne. I tak jak powiedziałam, tutaj jest problem. Tak? Ja na razie jestem jakby w połowie tych badań. Widzę natomiast, że no właśnie te cytowania, one są wysokie, ale one są erudycyjne. Tak? I teraz w jakich obszarach ja widzę tą cytowalność? To znaczy ja muszę od razu Państwu powiedzieć, że bardzo, bardzo mnie irytuje, kiedy Polska i Europa Środkowo-Wschodnia przez badaczy zachodnich, głównie amerykańskich, traktowana jest jako takie etnograficzne pole badań dla badania takiej, bym powiedziała, egzotycznej, postsocjalistycznej kondycji. No więc przyjeżdżają sobie tutaj badacze z różnych krajów, opowiadają sobie o PRL-u i tam o różnych innych sprawach, o antysemityzmie, o różnych takich rzeczach. To jest irytujące, tak? To jest bardzo irytujące, ponieważ tam na przykład nie cytuje się polskich publikacji w tego typu badaniach. Co więcej, w ogóle nie traktuje się polskich badaczy, polskich historyków jako partnerów, którzy jakby oferują pewne konteksty, podejścia, metody badań, tego w ogóle nie ma.
Tak, to znaczy my nadal jesteśmy pod tym względem taką prowincją intelektualną i to jest właśnie krzywdzące, tak? A zatem, tak jak powiedziałam, ta widzialność historyków polskich w jakichś tam erudycyjnych przypisach jest, ale z tego nic nie wynika. Dlaczego nie wynika? Dlatego, że polscy historycy bardzo mają taką strategiczną, że tak powiem, strategiczny sceptycyzm do zajmowania się teoriami, jakimiś takimi systemowym myśleniem. No to jest kojarzone, no zwłaszcza po 89 roku, że to jest jakaś pozostałość marksizmu. I w związku z tym te teorie wszelkie, które istnieją, są zideologizowane, sprowadzone właśnie do tego. No oczywiście tak nie jest, ale muszę też z pewną nadzieją powiedzieć, że tam młode pokolenie już tak nie myśli i widzę, że jak naprawdę kształtuje się na studiach historycznych taką życzliwość wobec myślenia w kategoriach teoretycznych, a przede wszystkim mówi się młodym historykom, że oni nie tylko mogą odtwarzać wiedzę historyczną, ale ją tworzyć już od takich poziomów pracy magisterskiej i uczy się ich, jak to robić, to oni bardzo chętnie w to wchodzą. Oczywiście nie każdy musi chcieć budować jakieś koncepcje teoretyczne, nie o to chodzi. Więc moja taka sugestia jest właśnie taka, żeby nie zaniedbywać tych zajęć metodologii z teorii historii, ponieważ one nam otworzą świat. To one nam otworzą świat, a nie badania źródłowe, ani nie nasze interpretacje przeszłości. Tylko wtedy, jeżeli te badania źródłowe i te nasze wizje przeszłości, nasze tutaj lokalne, będą wsparte wypracowanymi tutaj podejściami, jakimiś teoriami, one mają szansę zaistnieć. Inaczej nie. I to są moje badania kilkudziesięcioletnie. Chciałam Państwu powiedzieć tak, z dużym zainteresowaniem przeczytałam wyniki badań, które zresztą były prowadzone przez Fundację imienia Janusza Kurtyki, dotyczące rozpoznawalności polskich historyków dziejów najnowszych za granicą. I one wskazywały, że mamy tutaj trzech historyków, którymi możemy się pochwalić. To jest Jan Tomasz Gross, Jacek Kochanowicz i Andrzej Paczkowski. No to są takie figury powszechnie znane. Ja muszę powiedzieć, że z trochę z innej perspektywy popatrzyłam na te badania, nie tylko od Google Scholara, ale także przez Web of Science, a także ORCID. I także zaglądnęłam, to może Państwa zainteresować, do takiego portalu, który się nazywa Academic Influence i który w sposób bardzo profesjonalny prowadzi badania na temat najbardziej wpływowych historyków na świecie w tej chwili. Mają takie rankingi i ostatni ranking, który obejmuje badania z ostatnich 10 lat, pokazuje, że najbardziej wpływowym historykiem jest David Christian, który zajmuje się taką tak zwaną wielką historią, czyli właśnie taką, która w ogóle nie ma przyłożenia na badania prowadzone w Polsce. Historycy polscy się w ogóle tym nie interesują. To jest historia, która właściwie dotyczy historii planety, wielkiej, głębokiej historii. Ona już w ogóle nie bierze pod uwagę tego rozdzielenia historii, która zaczyna się od pisma, od tej tak zwanej prehistorii, tylko bada jakby historię Ziemi i historię człowieka wmontowaną w te dzieje Ziemi. Tutaj w Polsce w ogóle tego nikt nie bada. Na drugiej pozycji jest Harari. Ze znanych Państwu historyków Timothy Snyder jest na 5. miejscu. Na 10. miejscu jest Chakrabarty, którego znamy wielokrotnie, był w Polsce. Na 12. miejscu jest Barbara Engelking, mówię o światowej rankingach. Na 13. Jan Gross, dopiero na 22. Norman Davies. Tak? I teraz możemy się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. No wiemy, dlaczego tak się dzieje. Są dyskusje upolitycznione po prostu. Ta relacje polsko-żydowskie zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem i kontrowersyjne są niesamowicie. A zatem wszelkie sprawy, które jakieś rekonfiguracje, które się dzieją w tych sferach i mają swoje odbicie w historiografii, momentalnie zaczynają być obiektem zainteresowania, no i historycy oczywiście zaczynają się zajmować tymi dyskusjami i rewaluacją wiedzy.
Jeżeli chodzi o historiografię polską, kogo ja widzę na samym czole? Natalię Jarską, młodą badaczkę z Uniwersytetu Warszawskiego, która napisała bardzo ciekawą książkę Kobiety z marmuru, robotnice 1945-60. To są badaczki i badacze, których Państwo może nawet nie znacie, dlatego że to jest nowe pokolenie, doktora 2014-15, którzy dopiero wchodzą, ale już wiedzą jak. Tak? To są właśnie te osoby, które mają za sobą doskonały warsztat badawczy, wiedzą, jakie tendencje badawcze w takim ujęciu porównawczym są jakby dominujące we współczesnej historiografii, no i oczywiście znają się też na budowaniu pewnych koncepcji teoretycznych. Na drugim miejscu pani profesor Marta Grzechnik z Gdańska, znacie Państwo? Ja też nie miałam, znałam tej pani profesor, przyjrzałam się, to jest pani profesor, która uzyskała doktorat z Uniwersytetu we Florencji i zajmuje się w bardzo ciekawy sposób krajami tutaj bałtyckimi i w ogóle w jaki sposób Morze Bałtyckie funkcjonuje jakby w takich różnych międzynarodowych kontekstach. Na trzecim miejscu jest pan Bartosz Okurek, który z kolei zajmuje się demografią między innymi historyczną, tak? No więc podsumowując, proszę Państwa, bo nie chcę zajmować Państwa tą statystyką, gdzie ja mogę powiedzieć, widzę te obszary badań, w które powinniśmy moim zdaniem inwestować, biorąc pod uwagę także fakt, jakie tendencje w świecie są dominujące i w jaki sposób to nasza historiografia, nasze badania prowadzone w kontekście porównawczym, nie tylko w ramach krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale także innych krajów, które są może synchroniczne wobec tego, co się u nas dzieje. To wymienię takie tendencje. Oczywiście badania totalitaryzmów, badania nacjonalizmów, badania dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, bo teraz już nie ma tego rozdzielenia na kulturowe i przyrodnicze w tych nowych tendencjach, czyli krytyczne studia nad dziedzictwem. Polecam książkę Moniki Stobieckiej, świetną ostatnią. Historia komunizmu, ludobójstwa i Holokaust. Historia środowiskowa, tutaj bardzo, bardzo bym zachęcała do takiego większego zaangażowania w te badania, bo tutaj możemy faktycznie bardzo ciekawe wnieść badania do tej historii globalnej. Historia zwierząt. Historia w komiksach, historia wizualna i historia dźwiękowa. Historia dźwiękowa w ogóle u nas prawie nie istnieje. Jest jedna praca pani Michalskiej, niedawno obroniona, a to są badania niezwykle ciekawe i przyszłościowe. Bardzo mnie zainteresowało, w jaki sposób pięć minut ciszy po śmierci Stalina było uznane za opór wobec władzy, bo niektórzy na przykład kasłali, albo szmerali, prawda, szurali butami. I ta historia dźwiękowa jakby uwypukla takie elementy, może marginalne zupełnie w tej wielkiej historii politycznej, które pokazywały w ogóle cały ten kontekst, prawda? Więc naprawdę bardzo ciekawe, polecam artykuł pana profesora Wieczorka właśnie o pięciu minutach ciszy po śmierci Stalina. Historia sądowa, proszę Państwa, czyli to, co u nas właśnie IPN robi, ta historia forensyczna, ekshumacje polityczne, to jest trend ogólnoświatowy. Wszędzie się te ofiary różnych reżimów wykopuje. To jest po prostu straszne, ja bym powiedziała, bo to jest skala nieprawdopodobna, tak? Nieprawdopodobna. Ale my mamy doskonałych specjalistów, tak, od strony technik również kryminalistycznych. Nas nie widać w tych dyskusjach, które się prowadzi w Hiszpanii, w Argentynie, w Kanadzie, na temat właśnie ekshumacji grobów masowych, czy ekshumacji ofiar różnego rodzaju tutaj przemocy. Więc tutaj też by trzeba zainwestować. Muzea historyczne. Historia publiczna, historia kobiet, gender, queer, historia imperialna, badanie właśnie tych kolonialnych zależności. Tak? A więc my mamy w swojej historiografii potencjał i mamy badaczy, którzy się tymi rzeczami zajmują. Tylko problem jest taki, że ponieważ to jest w dużej mierze taka historiografia bardzo klasyczna, bym powiedziała,
ona nie ma takich teoretycznych ambicji, więc też nie pozostaje jakby obiektem zainteresowania dla tych historyków, którzy szukają jakby możliwości porównań nie na poziomie faktów i procesów historycznych, tylko na poziomie podejść do tych problemów, ale myślę, że robi się coraz ciekawiej i ja jestem pewna, pełna nadziei wobec szczególnie tych młodych badaczy, którzy już po prostu troszeczkę inaczej do tego podchodzą i nie są alienowani teoretycznymi rozważaniami na temat przyszłości. Dziękuję. Panie profesorze, i na koniec chciałbym pana prosić o pewien rodzaj podsumowania w świetle tego, co zostało poruszone, jak pan to widzi, czy zatem dopłynęliśmy do jakiegoś łuku rzeki w tym kontekście geopolitycznym i narracyjnym, tak? Czy wojna na Ukrainie, która przyniosła zachwianie globalnego systemu bezpieczeństwa, a z drugiej strony powrót do pewnych uniwersaliów, które przez ostatnie lata były kwestionowane, wyśmiewane, dyskwalifikowane, wolność, niepodległość, honor, odwaga. Czy jest to szansa na nowy obraz Polski, czy to już się dzieje, czy takie tendencje są w nauce historycznej pańskim zdaniem widoczne? Krótkie takie podsumowanie. Bardzo dziękuję. Użył pan na samym końcu określenia nauka historyczna i pani profesor odwoływała się głównie do nauki najściślej rozumianej, choć w tym takim podsumowaniu gwiazd historii światowej pojawiały się też postaci trochę wykraczające poza taką wąsko rozumianą naukę, ale gdy idzie o te polską scenę tutaj reprezentowaną, to nie były to postaci szerzej znane i wpływające w związku z tym na obraz historii w Polsce, wśród Polaków, prawda? I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że musimy się zastanowić na jakim obrazie nam zależy i o jakiej zmianie mówimy. Czy mówimy o zmianie, w której będziemy cytowani w najbardziej wysoko punktowanych i wpływających na wąskie, ale cieszące się prestiżem akademickim środowisko specjalistów, czy zależy nam na dotarciu z tym obrazem do szerszego kręgu szeroko pojętych elit, które czytają książki historyczne, czy to w wersji elektronicznej, czy w wersji książkowej. Ludzi, powiedziałbym, bardziej pokroju Niala Fergusona niż pierwszego z wymienionych przez panią autorów, o którym prawie nikt nie słyszał. Prawda? Poza środowiskiem akademickim. Więc to są trochę dwie różne rzeczy i myślę, że te dwa obiegi, obieg wąskoakademicki, w którym pojawiają się pewne mody, nurty i języki, których my się uczymy, i tu przychodzi mi na myśl takie skojarzenie z ostatnią sztuką Szekspira, Burza. Tam Caliban mówi, że został nauczony języka po to tylko, żeby przeklinać. Mam wrażenie, że przez wspaniałego Prospera, że wielu naszych historyków, którzy próbują nauczyć się tych języków, broń Boże, nie mówię o historykach, których pani wymieniła, czy historyczkach, ale często nauczyli się tylko przeklinać. To znaczy wyrażać coś, co jest dobrze przyjmowane w ramach pewnej mody, właśnie włączać się w ten nurt, o którym pani profesor mówiła, taki, w którym jakby ryba próbuje zabrać głos w dyskusjach ichtiologów, prawda, bo ci przyjeżdżają tu ichtiolodzy, żeby podziwiać polski antysemityzm, prawda, in situ albo nacjonalizm badać, a te polskie ryby chciałyby zabrać w tym głos, i muszą mówić tak jak ichtiolodzy, prawda, czyli przeklinać to swoje akwarium. To jest pewnego rodzaju ryzyko, na które ja widzę jedną odpowiedź. Stwórzmy własny język. Pomyślmy o tym, czy potrafimy opowiadać językiem nie zaimportowanym tylko, ale korzystając oczywiście, wpisując się w kontekst dyskusji światowej, próbować zaproponować coś, co nie będzie tylko nawiązaniem do slangu czy żargonu przywiezionego z najnowszego wydania wpływowego takiego czy innego czasopisma zachodniego. To jest trudne, ale myślę, że tego rodzaju ambitne zadania powinniśmy sobie stawiać. Kończąc, myślę, że polityczny zwrot, który się dokonał, bo polityczny zwrot się dokonał, teraz nie antropologiczny, ale polityczny,
On się dokonał w ostatnich 2 latach i będzie trwał. Powrót historii politycznej, militarnej, geopolitycznej i w tym kontekście Polska będzie wracała zarówno do studiów akademickich, jak i będzie w studiach tych, z których nigdy nie wypadła. Studiach o II wojnie światowej, które budzą zainteresowanie światowe i różnie Polska jest tam przedstawiana oczywiście. Chodzi o to, żebyśmy mówili własnym głosem, przedstawiali te nasze właśnie źródłowe ustalenia w sposób atrakcyjny zarówno dla środowiska teoretyków, jak i chyba to jest jednak ważniejsze z punktu widzenia Fundacji Kurtyki, a w każdym razie z mojego punktu widzenia w sposób atrakcyjny dla odbiorcy, no jeśli nie masowego, to w każdym razie elitarnego w szerszym zakresie niż tylko elita akademicka drukująca w najwyżej punktowanych czasopismach. Dziękuję bardzo. W świetle tego, co wybrzmiało w obu naszych dzisiejszych debatach, z pewnością nie będzie prozaicznym stwierdzenie, że musimy być mocno świadomi tych zmian, które dokonują się na naszych oczach po to, aby lepiej odnaleźć się w otaczającej nas rzeczywistości i wywierać na nią wymierny wpływ. Pani profesor, panie profesorze, serdecznie państwu dziękujemy. Proszę o brawo. Drodzy państwo, profesor Ewa Domańska, profesor Andrzej Nowak, dr Damian Bębnowski, proszę jeszcze raz o oklaski.